Witam serdecznie, panie trenerze. Pierwszy mecz ligowy po przerwie zimowej. Wchodzimy w sezon 2-0. Proszę o kilka słów podsumowań. Stęskniliśmy się już za tym ligowym graniem. Fajnie, że wróciliśmy do tych zmagań już o punkty. Dzisiaj równo mija 2 miesiące, od kiedy zaczęliśmy przygotowania do rundy wiosennej. Pierwszy sprawdzian w Zwierzewie, takie lokalne derby. Myślę, że wynik w pełni gdzieś tam zasłużony na naszą korzyść. Mogliśmy podwyższyć prowadzenie jeszcze tam jednym czy dwoma golami, ale myślę, że naprawdę zagraliśmy bardzo, bardzo fajny mecz. Gdzieś tutaj dominowaliśmy, stwarzaliśmy presję na gospodarzach. Gdzieś kontrolowaliśmy to po swojemu, to spotkanie. Cieszy mnie, że zagraliśmy na zero z tyłu. Bardzo, bardzo fajny to jest, fajna przesłanka, uważam. To nas buduje tylko pozytywnie. Dziękuję też przede wszystkim tutaj kibicom Sokoła, kibicom z Ostródy, którzy bardzo licznie się wstawili na to spotkanie do pobliskiego Zwierzewa. Wiadomo, nie ustrzegliśmy się też błędów, tak jak to miało miejsce w okresie przygotowawczym, ale najważniejsze, że staramy się z tego wyciągnąć wnioski i to daje nam zamierzone efekty. Z tego miejsca też od razu chciałbym zaprosić na mecz ze Startem Nidzica, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 13 na naszym stadionie przy 3 maja w Ostródzie. Także zapraszam wszystkich kibiców. Widzimy się na stadionie.